Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a przed wami płonący młyn. Mieliśmy z tej mapy już jeden bardzo ciekawy odcinek, zapraszam was tam oczywiście bardzo serdecznie, żeby być jakby na bieżąco, jeżeli go nie oglądaliście. Zastanawialiśmy się ostatnio, dlaczego tutaj leży ten Veron i on sobie tak po prostu leży, nie ma żadnej misji. Dokładnie to samo było z Taigą, no ale okazuje się, że mamy po prostu na to misję i musimy dowieźć je do warsztatu. No a my pojedziemy do trzeciego pojazdu, jaki namierzyliśmy w ostatnim odcinku, jest to moi drodzy, nie wiem w sumie jak się nazywa, natomiast wygląda to jak ten z grafiki, więc na pewno będzie do zdobycia. Dlatego my tam sobie ruszamy, żeby nie jechać naokoło, chyba mamy tutaj przejazd przez tę wyspę, więc zaraz go sobie wypróbujemy. Zobaczymy jak sobie radzi TUS, jeszcze nim nie jeździliśmy, natomiast jest to pojazd, który powinien sobie tutaj naprawdę fajnie poradzić, bo jest bardzo lekki, nie ma żadnego ładunku. Co prawda mamy na nim siodło niskie, ale raczej niczego większego by nie pociągnął. No ale chodzi tylko o dojechanie, bo i tak nie wiemy co tam będzie potrzebne, więc no chwilowo to bez znaczenia. Oczywiście mogliśmy sobie jechać naokoło, mamy tam zrobiony most, więc nie musimy jakoś bardzo objeżdżać. No i zobaczmy, że w błocie sobie radzimy naprawdę bardzo fajnie. Snorkel jest nisko, ten wlot mamy chyba gdzieś mniej więcej pod maską. Ciężko to określić, bo go nie widzę, ale prawie się wywracamy. No wywrotne jest bardzo. Docieramy do wieży, to powinno nam dać sporo, bo ten lewy dolny róg był cały po prostu zasłonięty. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Żadnej nowej misji, wiele nam to w sumie nie odkryło. No ale dobra, zawracamy i lecimy w prawo po ten pojazd. Gdyby tutaj była blokada na stałe, to byłby to naprawdę potwór. Do zadań zwiadowczych jest naprawdę genialny. Mamy jakieś większe błoto, zobaczmy jak sobie poradzimy tutaj. Spróbujemy wjechać na automacie. To na pewno nie jest najlepszy pomysł i będziemy się na pewno kopali. Zaraz sobie ewentualnie zrzucimy na bieg niski, ale cały czas jedziemy. Kolejne błoto i radzimy sobie bez najmniejszego problemu. Naprawdę całkiem fajnie się to prezentuje. No i moi drodzy, mamy go. Nie ma tutaj żadnej misji, a to może świadczyć o tym, że możemy go po prostu zabrać. Musimy pewnie po prostu do niego podjechać, tylko żeby się nie wywalić. No to jest na pewno najgorszy moment, bo jest on naprawdę mało stabilny. Ewentualnie podjedziemy sobie na tą skałę. Uwaga, żeby się tylko nie wywrócić. Powolutku, delikatnie. Dobra, próbujemy na blokadzie, zaraz zobaczymy jak on się zachowa. Dajmy mu troszkę obrotów i chyba wjedziemy. No nawet, że to mamy bez chyba mniejszego, większego problemu. Jeszcze tylne koła nie zaskoczyły. Uwaga, dobra, jesteśmy. No i uwaga, moi drodzy, chyba go mamy. Jeszcze nie wyskoczyło, że odkryty, bardzo dziwne. Może musimy go dotknąć i jakby coś się z nim stało. Na pewno się nie możemy przesiąść, bo to by było zbyt proste. No ale nie ma żadnej misji, więc o co tu chodzi? Nie mam bladego pojęcia. Zobaczyłem każdą misję i tak naprawdę nie mamy tutaj w ogóle żadnej o nim informacji. Nie ma żadnej misji z nim, więc dlaczego nie możemy go zabrać, nie mam pojęcia. Było dużo misji takich, żeby sobie gdzieś pojazd zaholować, natomiast tak samo tutaj nie było go pokazanego, więc nie mam pojęcia do czego on służy. Zróbmy więc coś, co możemy zrobić, a mamy tylko dwie misje, czyli zamykanie pętli i elektrownia słoneczna. Zaczniemy chyba od elektrowni. Wydaje mi się, że będzie spoko. Jedziemy dwa razy po metalowe belki, dlatego wybieramy Twin Steera. To powinno być bardzo szybkie i proste, więc nie spodziewajmy się tutaj trudności. Pamiętam, że tereny były takie dosyć spokojne, więc raczej się nigdzie nie zakopiemy. No i tym bardziej nigdzie nie wywrócimy. Bardzo ciekawa jest ta mapa i ma sporo misji, jakie wam się bardzo spodobają, bo mamy tutaj takie holowania pojazdów, w sensie uratuj to, zaholuj tamto, napraw to. No i widzimy tutaj niebezpieczne miejsce. Tutaj widzę taki delikatny potencjał na wywrotkę. Oczywiście nie chcemy, żeby tak się stało, natomiast no, ten kąt jest dosyć duży. I tak chyba zahaczymy delikatnie o skały, ale powinniśmy się wyrobić. No i dobra, mamy to. Zobaczcie sobie na kolejne piękne krajobrazy. Całkiem ładnie to wygląda, jak każde, słuchajcie, nowe DLC. No nie można powiedzieć nic złego, jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Docieramy do miejsca załadunku. Ostatnio targaliśmy tutaj generator, więc powinno być na tyle paliwa, aby to sobie wytworzyć. Uwaga, brak zasilania. O nie! Nie uwierzycie, powiedzcie, że mamy tu jakiś pojazd. No nie mówcie, moi drodzy, my sobie tego nawet nie podepniemy. Niestety, ale nie mamy niczego wyrobionego, więc musimy podpiąć generator. No i mamy ogromny problem, bo nie mamy tutaj ucha, nie możemy oczywiście podpiąć sobie przyczepy. No a więc dobra, nie mamy wyboru, lecimy z drugim pojazdem. Jeżeli was to pocieszy, to w sumie nie jedziemy na marne, bo prawie każdy ładunek z tej mapy jest po prostu tam. Więc zrobimy sobie przy okazji inną misję i zbierzemy sobie 3 razy deski. Weźmiemy sobie do tego Paystara, założymy na niego lawetę na 3 ładunki. Zobaczymy, czy możemy jeszcze dopiąć przyczepę. No i uwaga, oby się dało, możemy, więc lecimy nim na miejsce. Zobaczymy się za chwilkę.
Moim pomysłem jest to, żeby sobie te deski poukładać na wzdłuż, bo akurat mamy tutaj trzy miejsca, więc ułożymy sobie tak spokojnie trzy na bok i dociśniemy HDS-em. Bardzo ciekawie wygląda ta mapa, gdy robi się ciemno. Nie wiem, czy wy też tak dobrze to widzicie, bo jednak na nagraniu ta noc może być gorsza. Natomiast naprawdę w nocy to wygląda pięknie. Zobaczcie na to. Tam mamy w ogóle jakieś kolorowe światła. Już teraz tego nie zobaczymy. One chyba pokazują, gdzie jest mapa wyścigu, bo tak naprawdę to jest taki jeden wielki wyścig. Znowu mierzymy się z tym zakrętem, ale tym razem bez problemu. Jednak tutaj mamy o wiele bardziej skrętny pojazd, więc jest po prostu prościej. Ej, musimy kiedyś zrobić taki wyścig tutaj w nocy. To musi być coś pięknego, bo naprawdę bardzo fajnie jest to oświetlane, więc no ma to jakiś sens. No a my jesteśmy prawie pod miejscem docelowym. Jeszcze go nie widzimy, bo jest naprawdę bardzo ciemno, ale zaraz będziemy. Zawsze się włącza dzień, żeby to nagranie było takie bardziej widoczne, żebyście na pewno wszystko widzieli. Natomiast noc naprawdę robi fajny klimacik. No i docieramy do miejsca docelowego. Tutaj już troszkę jaśniej, ale my sobie i tak włączymy dzień, żebyście to po prostu lepiej widzieli. Przepraszam, jak dostaliście po oczach, aż mnie zabolało. No a my zatankujemy sobie generator. Dostaniemy? Niestety nie. No i dobra, coś z tego być powinno. Dajemy sobie zatankuj i uwaga, teraz się będzie dało. Będzie dało. Mamy 1500 w generatorze, więc dajemy sobie do pełna. No i teraz mała podmianka. Dopinamy sobie generator. Możemy go włączyć, no i przenosimy się spokojnie do naszego Twin Steera. No i teraz możemy spokojnie wytworzyć belki. To jest to, czego będziemy potrzebowali. Bierzemy je sobie dwa razy. Wytworzymy sobie w sumie cztery. Dlaczego by nie? Do tego na pewno deski średnie. Możemy sobie spokojnie pyknąć nawet 6, nawet 7 i tym samym wykorzystujemy całe paliwo. Jeszcze oczywiście mamy tam całą cysternę, ale to spokojnie. Powiem wam, że to jest naprawdę ciekawa sprawa, dlatego że potem jeszcze są panele słoneczne. W sensie dokładnie w tej samej misji, tylko nie pokazuje nam, gdzie one są, więc to chyba znaczy tylko jedno. Czyli są one pewnie po prostu porozrzucane po mapie, a ja będę jeździł i ich szukał. Innej opcji raczej nie ma, bo to jest jedyny punkt, gdzie mamy oczywiście strefę wytwarzania, jedyny tak samo magazyn. Fajna jest ta mapa, przystosowana do większości pojazdów. Spokojnie możemy sobie jechać tak naprawdę wszystkim. Lecimy po 10 koła do końca roku. To jest bardzo ciężkie zadanie, natomiast mamy szansę to zrobić, więc subskrybujcie, żeby mnie wspomóc. Dobra, cały czas brakuje tych drzew po lewo, żeby się po prostu złapać i trzymać sobie pion. Wtedy może byśmy wyjechali sami. Natomiast mamy tylko to jedno i to z nim musimy sobie radzić. Chyba wyjechaliśmy. Jeszcze jest tutaj, słuchajcie, delikatny kąt, nie możemy tego lekceważyć i mamy to. Znaczy chyba to mamy, jeszcze sobie trochę pomożemy. Został nam tak naprawdę jeszcze tylko ten ostry zakręt, z nim sobie również raczej poradzimy. Nie możemy ruszyć, dlaczego? To wcale nie jest aż tak ciężki ładunek. No ale dobra, wyciągarka działa cuda, żebyśmy tylko się tutaj zmieścili, mieścimy się. Dobra, jesteśmy w miarę na płasko, dalej nie możemy ruszyć. Teraz tylko fajnie zajechać, bo nie chcemy go stracić. No i chyba nawet wyrobimy na raz, o kurde, powiem wam, niebezpiecznie. Delikatnie się spuściłem i teraz już spokojnie pojedziemy, więc mamy to, reszta drogi już powinna być prosta. Dobra, zdobyłem delikatnie paliwa z zostawionego przez nas pojazdu. Co prawda nie było tam wiele, bo tylko kilkadziesiąt litrów, natomiast zawsze coś. Powiem wam, że wolałbym jechać tędy Femem. Naprawdę Fleetstar jest po prostu bardzo dobrym pojazdem, ale w takich dołach, no to jest masakra. Ciągle się martwię o to, czy on się przypadkiem nie wywali, a tutaj Femem byśmy sobie po prostu jechali. Co prawda pewnie spaliłby całą cysternę paliwa, no ale coś za coś. No i chyba to mamy, jedziemy w ostatnią drogę, już to nas doprowadzi do naszej elektrowni. Zaraz zobaczymy, jak to będzie z tymi panelami. Jestem tego naprawdę bardzo ciekawy i oby nie były one daleko. Mogą być porozrzucane, najlepiej tutaj w lesie, żebym nie musiał daleko jechać. No ale to się zaraz okaże, my zobaczmy, jak to wygląda. No, wygląda jak wygląda, moi drodzy, nic specjalnego. Oddajemy sobie nasze metalowe belki. Coś się zmieniło? Niestety nic, ale czas na panele słoneczne. No i tak jak myślałem, panele mamy w terenie zakrytym. Tutaj są trzy, czwarte mamy tutaj. Nie, nawet na to nie zwróciłem uwagi. Ciekawe, czy cały czas tu były. Do tego może byśmy sobie w sumie wzięli Fema. Chyba byłoby nieco lepiej. W sumie to nie wiem, czy byśmy sobie tych paneli nie załadowali na Internationala jeszcze na górę, ale nie wiem, czy jest sens ryzykować. Na pewno musimy go zatankować. To jest taka podstawa. Mamy jeszcze 600 litrów, więc dosyć mało, ale dobra, to styknie. Mamy jednak w nim trochę mało paliwa, więc nie ma sensu się bawić. No i dobra, staniemy sobie mniej więcej tak. Oczywiście otwieramy sobie przechowalnię, ładujemy sobie deski średnie. Są na dwa ładunki, więc miałem rację. Bierzemy to oczywiście na platformę. No i teraz zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ładujemy je oczywiście w poprzek. Tylko pytanie, czy my je tak udźwigniemy? Chyba bez problemu. Dobra, zaczynamy oczywiście od końca, bo potem będzie problem, żeby te przełożyć przez te wcześniejsze, bo są one oczywiście ciężkie.
Myślę, że tutaj będzie Gites. Nie dałem tego równo, a to też będzie potem bardzo ważne, bo ten ciężar po prostu będzie nierówno rozłożony i będzie nas znosić na jakąś stronę. No i dobra, coś takiego zostawiamy. Możemy jeszcze ewentualnie ciuteczkę dopchnąć. Dobra, jest spoko. Bierzemy ładunek ostatni. Wychodzi na to, że jeszcze będziemy mogli spokojnie ten na końcu bardzo mocno dosunąć, bo miejsca zostało sporo. No ale zobaczcie, że potem byłby problem, żeby to tam dać na sam koniec, bo HDS by tego nie utrzymał. Albo jednak utrzymuje, deski nie są takie ciężkie. Zapakujmy to oczywiście również w miarę równo. Nie musi być tak jakoś idealnie, natomiast tak mniej więcej. No i trzecie sobie podnosimy i delikatnie dosuwamy do tych. Możemy puścić i docisnąć to HDS-em. Zobaczymy, moi drodzy, czy on w ogóle będzie chciał to docisnąć. Gdyby był jeszcze jeden poziom, no to byśmy to spokojnie i bardzo fajnie docisnęli, a to może, słuchajcie, znaczyć, że warto by było sobie wziąć tam te panele, no bo one by tutaj weszły nam idealnie na górę, tylko czy my chcemy się aż tyle bawić? No dobra, wiem, że wy tego chcecie, więc po to pojedziemy. Już wiem, że będę tego żałował. A tylko potem tego nie dociśniemy tak równo HDS-em, gdy one będą na górze, powinny być na dole. Wtedy by to miało sens. No dobra, trudno. Bierzemy sobie na haka cysternę, bo tam paliwa pójdzie jeszcze na pewno bardzo dużo, więc no nawet nie ma co się, słuchajcie, zastanawiać. Dobra, jedziemy tutaj w dół, zbierzemy sobie panele, potem wrócimy na górę i pojedziemy całą mapę dookoła, tak jak zawsze. Wolę, żeby były w jakimś ogromnym błocie niż w jakiejś, nie wiem, dolinie, bo to będzie dla nas problem. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na razie belki się trzymają naprawdę bardzo dobrze. Mamy drogę w lewo i drogę w prawo. Wybieramy tą w lewo, w sensie tą główną. Pamiętacie to miejsce z ostrym zakrętem, gdzie przeciskaliśmy się i po prostu nas tam zacięło, musieliśmy używać wyciągarki? No to możemy mieć tam z tym problem, bo będziemy bardzo szerocy, ale może jakoś damy rady. No i jak na tak ciężki ładunek radzimy sobie w błocie naprawdę bardzo dobrze, jeszcze z cysterną, jestem zachwycony. Niezapakowany ładunek, z tego co wiem, też jest o wiele lżejszy, więc no tym sobie też na pewno pomagamy. No a my widzimy ładunki i są one w wodzie, bardzo fajnie, że nie w jakiejś dolinie, a po prostu w wodzie, to mi się podoba. Taki teren jest o wiele lepsze, a tutaj mamy lawetę, więc chyba one komuś wypadły. No a tamte pewnie pociągnął prąd. Dobra, robimy to tak, cysterna zostaje tutaj. Olewamy ją na razie. Trochę nam się rozjechały belki, to mi się nie podoba, zaraz to podosuwamy. Dobra, łapiemy sobie pierwsze panele, teraz już może z kotwicami dla bezpieczeństwa. No i teraz tak, chyba najlepiej będzie zacząć sobie od tyłu, więc załadujemy to sobie mniej więcej w taki sposób. No i na łączeniu między deskami to sprawi, że będą one lepiej oczywiście, nie będą się rozjeżdżały. Jedziemy powolutku po drugie. Musimy jeździć z wyciągarką, bo prąd jest naprawdę bardzo mocny. Gorzej, bo tamtego prądu nie ma, w sensie tych drzew koło ostatniego ładunku, więc tam możemy mieć mały problem. A w ogóle cały czas jedziemy na kotwicach, dlatego jest tak ciężko. A stoimy delikatnie pod kątem, ale może się nie wywrócimy. Damy go na razie tutaj do przodu na środek, żeby nie przechylać go w tamtą stronę. No i chowamy sobie kotwicę, jedziemy po trzeci. A tylko tak, tutaj woda głęboka, my nawet przez nią chyba nie przejedziemy, nawet nie ma na co liczyć, musimy jechać tam środkiem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Snorkel mamy jeszcze trochę wyżej. Uwaga, czy uda nam się tego uniknąć? Chyba tak, chyba pojedziemy. Oj, niebezpieczny poziom wody. Było naprawdę bardzo blisko do zanurzenia, ale się udało. Jesteśmy w ogóle pod brzegiem, zobaczmy, gdzie on prowadzi. Możemy sobie pojechać tędy i spokojnie dojechać do tutaj, pod garaż. Tylko jeszcze brakuje nam tego ładunku. Ewentualnie możemy pojechać lasami, ale czy to się opłaca? Delikatnie to poprawimy, tego sobie damy bardziej do... O kurde, nie ruszamy jednak. Jest to naprawdę bardzo dobrze dociążone. Ten ładunek nam trzyma ten na dole, więc no fajnie to się zgrało. No i mamy go idealnie, nawet słuchajcie, to widać tak, jakby te panele były takie długie, tak ładnie go odłożyłem. Kotwicę sobie oczywiście chowamy albo rozkładamy, w sumie nie wiem, jak to teraz tam jest, bo jest pod wodą. Teraz są chyba wyciągnięte, teraz są schowane, dobra. No i wracamy tam na brzeg, pojedziemy sobie chyba tędy. Teraz się delikatnie obawiam, jeszcze sobie to dociśniemy HDS-em dla pewności. Złapiemy to tak w miarę po środku i dociskamy tutaj. Dobra, teraz to wygląda spoko. Uwaga, bo niebezpieczny poziom wody, snorkel prawie zanurzony, bardzo mało brakuje, a wręcz czasami wydaje mi się, że może się napić tej wody. Dobra, dajemy szybko wsteka i spróbujemy to szybko przepłynąć, udało się. A powiem wam tak, musimy sobie jeszcze cofnąć, już tego raczej nie odratujemy, no musimy coś spróbować zrobić. Fajnie, że te ładunki w ogóle nie lecą, bo kąt jest naprawdę duży. Próbujemy z wyciągarką, bo woda uszkadza pojazd, szybciutko, czy coś z tego będzie, żebyśmy się tylko nie wywrócili. Woda cały czas uszkadza pojazd.
No jeszcze słuchajcie, coś z tego będzie. Jesteśmy na szczęście na równo, udało nam się wycofać. No i dobra, musimy to zrobić szybko, dlatego że będzie nas uszkadzało, bo woda jest naprawdę bardzo wysoka. Dlatego wrzucamy sobie bieg niski plus i lecimy bardzo szybko. Nie, tutaj nie jest tak głęboko. No i teraz tylko dojechać na brzeg. To również proste nie będzie. To słuchajcie, może nam sprawić różne trudności, jednak nie, naprawdę International sobie radzi fantastycznie. No i dobra, jak na taki ładunek jest naprawdę bardzo stabilnie. Jedziemy oczywiście zgodnie z główną drogą. Nie, tutaj już problemów być nie powinno. Powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze się trzyma. To znaczy, że też dobrze wyważyliśmy ten ładunek. No bo w innym wypadku też by nas o wiele bardziej rzucało na boki, a tutaj trzymamy się idealnie środka. Jednak trochę nierówno jest. Pochwaliłem się niepotrzebnie. O nie, zapomniałem zatankować. Ale głupota, ale głupota. A było tak pięknie. Dobra, może się jeszcze zdążymy cofnąć. No i możemy lecieć dalej. Tego paliwa teraz nie powinno braknąć. Nie powinno nie znaczy, że nie braknie. Natomiast no nie powinno. Musimy teraz wszędzie uważać, bo jesteśmy naprawdę bardzo szerocy. Pierwszy w ogóle zakręt i z powrotem te belki są rozjechane. No to mi się mniej podoba. No i mamy ostatnie miejsce, mamy również cysternę. Bardzo fajna sprawa, żeby się tutaj dotankować. No i dobra, musimy to trochę ogarnąć, bo no tak to na pewno nie dojedzie. Tym bardziej, że zaraz mamy ten najtrudniejszy moment trasy, więc te belki musimy trochę dociągnąć i poprawić. O, właśnie w taki sposób. Bo jak to nam leży pod HDS-em, to też go tak fajnie nie dociśniemy. Dlatego no musimy to troszkę popoprawiać. Tutaj z problemami, ale unosimy panele. Dajemy je idealnie w tę dziurę. No i chyba, słuchajcie, to się ma szansę utrzymać. Oczywiście my to sobie dociskamy, zobaczymy czy teraz HDS się zmieści. Chodzi nam oczywiście o ten element, który wystaje i nam zahacza, przez co nie możemy tego równomiernie docisnąć. Dobra, zostawiamy to w taki sposób na razie. Dotankujemy się oczywiście, bo co nam szkodzi, i tak mamy tutaj paliwko oczywiście za darmo i tak go pewnie więcej nie użyjemy, więc lejemy spokojnie do pełna i ruszamy, bo przed nami ten masakryczny zakręt. Naprawdę się go obawiam HDS-em, w sumie sobie tego nie dociskamy chwilowo w ogóle, ale olejmy to i tak pewnie tam wszystko pospada. Wiem, że takie podejście na pewno nie pomaga, ale jestem świadom tego, jak ten zakręt wygląda. No i mamy nawet problem, aby podjechać pod górkę, ale dajemy na razie rady. Dobra, jedziemy tam powolutku, na biegu niskim, zajedziemy to sobie jak najlepiej tylko możemy. Może się, słuchajcie, uda, byłoby naprawdę super. Zaraz się to okaże, leżymy prawie na boku. A, tylko jak sobie teraz pomóc? Dobra, cofamy i udało się wrócić do starego punktu, jest okej. Jeszcze raz i powoli, nie możemy zbytnio zajechać, bo zbyt duży kąt to jest znowu gleba, ale tutaj chyba to się może udać. Uwaga, moi drodzy, znowu się dosyć mocno przechylamy, ale coś z tego może być. Chyba stąd wyjedziemy, zobaczmy, że haczymy delikatnie, ale jest to, słuchajcie, wyliczone prawie jak pod nas, zahaczymy chyba o drzewo, nawet nie, ładunek się mija, więc mamy to, jesteśmy u góry. No a ten drugi zakręt już nie był wcale taki straszny i tutaj przyjechaliśmy sobie bez problemu. Widzimy, że mocno nas przechyla. Dobra, wykręcamy pod drugi zakręt. Tutaj możemy się spokojnie złapać wyciągarką. I tak nie trzymamy niczego HDS-em, więc miejmy takie zabezpieczenie. Uwaga, moi drodzy. I chyba to mamy. I to bez problemu. Na razie mi się bardzo podoba. Jesteśmy już dosyć blisko garażu. Kolejne wielkie doły. No musimy teraz uważać na naprawdę wszystko, bo nas mocno po prostu buja. Dobra, pokonujemy kolejny ciężki zakręt. To tylko dzięki temu, że ostatnia belka złapana wyciągarką, bo ona już ledwo co się, słuchajcie, trzyma po prostu na nas, ale jest tutaj naprawdę bardzo ciężki teren do takich ładunków. To już nie wygląda tak ładnie jak wcześniej. Nie będziemy sobie tego już puszczali, żeby to nam się ładnie trzymało. Jeżeli się wywrócimy teraz, to już po prostu podjadę sobie i przepakuję to na FEMA, bo powiem wam, że chwilkę się męczę. Trzeba jechać naprawdę bardzo powoli. Gdyby to był ładunek taki, po który też bardzo ciężko było pojechać, no to miałoby to sens. Natomiast czy zaoszczędziłem sporo czasu? No to nie wiem. Wydaje mi się, że gdybym po prostu spakował to sobie na drugi pojazd i nim sobie przyjechał, no to byłoby, słuchajcie, równie szybko, bo mógłbym nim spokojnie jechać o wiele szybciej. No a zobaczcie, jakie mamy tutaj problemy. Jesteśmy naprawdę mocno przechyleni, ale chyba damy rady. No teraz naprawdę mocno nas przechyla na bok, ale już te belki się kompletnie poprzestawiały. Dobra, możemy wziąć te belki, jeżeli nam się uda je troszkę poprzesuwać, bo teraz to właśnie, są one tak powysuwane, że to nie miało zbyt wielkiego sensu. Jeszcze nam ta ostatnia ucieka. Z tą ostatnią to problemy od samego początku, ale dobra, mamy to złapane, naciągamy sobie naszego HDS-a, naciągamy sobie linę i ona już go nie powinna puścić. Zapomniałem o tym miejscu, a tutaj możemy się również zblokować o skały, więc czy te belki tędy przejdą?
No, nie jestem tego pewien. Jeszcze są, słuchajcie, przechylone bardziej na tą stronę lewą, więc tutaj ta skała bardziej, w sensie, jest wyższa, więc no jest nieco gorzej, ale może nam się to uda przeskoczyć, zaraz zobaczymy. No, nie uda się, nie ma szans. Może, moi drodzy, teraz bardzo mało tam brakło, żeby to przeszło obok. Ja pierniczę, jakie problemy. Uwaga, moi drodzy, jesteśmy po drugiej stronie. Tak jakby. Podjedziemy tam sobie po prostu FEM-em i to przeładujemy, bo nie ma sensu już się z tym bawić, nie ma sensu tego od nowa ładować, jesteśmy dosłownie minutę stąd. Ja tam jestem zadowolony z trasy. Dobra, chyba nie dosuniemy tego ładunku do końca. Ewentualnie jeszcze HDS-em go spróbujemy trochę pacnąć, ale jednak stoi troszkę za daleko. Mamy załadowane wszystkie cztery ładunki na FEM-ie. No a tutaj załadujemy te belki dokładnie tak samo jak były wcześniej, bo było to, słuchajcie, dobrze zapakowane, tylko potem to był jednak ciężar. Te ładunki też spadały, było ciężej docisnąć, same belki będą bez problemu jechały. Z belkami wszesz to tutaj tak w sam raz. No i tutaj się rozpinamy, bo my ruszamy w prawo, natomiast Internationalem zaraz będziemy jechali prosto. No i zaraz zobaczymy się przy oddaniu paneli. Jesteśmy na miejscu, więc oddajemy sobie panele, zobaczymy, czy coś się wybuduje, czy cokolwiek tutaj powstanie. Dokładnie, moi drodzy, zobaczmy na to. Jest, chciałem powiedzieć, fabryka paneli, ale jest po prostu pole paneli, może bardziej w taki sposób. Zdaje się, że wszystko gotowe. To dzięki tobie, proszę, należy ci się 7,5 tysiąca, całkiem spoko, myślę, że jesteśmy zadowoleni. Od razu nam dało misję, która nas interesuje. No i mamy to tutaj, czy my tędy wjedziemy, czy musimy jechać naokoło? Dobra, po prostu tędy wjedziemy. Pewnie po prostu wjazd był od tej strony? Nie, tutaj też była barierka, więc musieliśmy ją rozbić się, no nie dało się niestety lepiej. Wjeżdżamy więc sobie w tą misję i... aha, no musimy sobie to oczywiście rozpakować. A więc jedne i drugie na ziemię. Rzucamy to tak mniej więcej, to oczywiście wystarczy, oddajemy pierwszy ładunek. Mamy zapakowany drugi. No i trzeci, ostatni ładunek również sobie kładziemy mniej więcej. Mamy to, moi drodzy, skończone w końcu, naprawdę trochę to zajęło. Było to dosyć dużo czasu, my oczywiście to oddajemy, zobaczymy, czy coś powstanie. My tego nie zobaczymy, ale mamy nowe wyzwanie. Teraz tor jest przygotowany na nowy sezon, więc było to takie przygotowanie, więc pewnie będzie misja związana z torem. Mamy prawie 7,5 tysiąca, więc również całkiem spoko. Zobaczmy w takim razie, co dostaliśmy za misję i jest to, słuchajcie, szkolenie ze zmiany biegów. Całkiem ciekawe, będziemy to musieli zrobić. Zobaczmy sobie na etapy, mamy teraz misję dubel, czyli zbieranie tych pojazdów. Zrobimy to sobie może w kolejnym odcinku, a więc pewnie zobaczymy się w sobotę również na tej mapie, żeby to sobie skończyć, bo misje są naprawdę bardzo ciekawe. No a ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się, jak już powiedziałem, w sobotę o 18, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko! Puch.